czerwcu 2019 roku Real Madryt czeka istna czystka. Dojdzie do sprzedaży zawodników w sumie za kwotę 400 milionów euro. Tyle piłkarzy zostanie sprzedanych na tą właśnie sumę 400 milionów euro. Kto zostanie sprzedany? Jaka tutaj będzie rewolucja kadrowa, rewolucja dotycząca transferów? O tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, wydaje się, że Florentino Perez, a więc prezes Realu Madryt, chyba wystraszył się tutaj zapewnień ze strony Uli Hoenesa oraz tutaj Uli Hoenesa właśnie z Bayernu Monachium, że Bayern zrobi rewolucję, jeśli chodzi o rewolucję kadrową w czerwcu 2019 roku i Real Madryt idzie tym samym tropem, a mianowicie chcą się pozbyć wielu ważnych zawodników, może nie kluczowych, ale tak naprawdę ważnych zawodników. Chcą sprzedać Marcelo, Isco, Gareta Bale'a, Kiliana Navasa, Dani Caballosa, Jamesa Rodriguez'a, a także Mateo Kovacicza. Niektórzy z tych zawodników nie grają, niektórzy grają, a niektórzy są na wypożyczeniu, czyli można powiedzieć, że to jest rewolucja kadrowa w Realu Madryt. I teraz tak, za Marcelo chcą 50 milionów euro, jest to obrońca, za Isco pomocnika chcą 80 milionów euro, za Gareta Bale'a skrzydłowego 120 milionów euro, za Kiliora Navasa bramkarza 25 milionów euro, Dani Caballos pomocnik 50 milionów euro, James Rodriguez pomocnik 42 miliony euro. To jest dobre, po prostu 42 miliony euro za pomocnika. No ale dobra, Mateo Kovacic pomocnik 60 milionów euro. Wiadomo, że James Rodriguez jest na wypożyczeniu w Bayernie Monachium, kompletnie się tam po prostu kiepsko spisuje, wchodzi gdzieś, w ogóle fajna fuchę ma po prostu, poszedł do Bayernu Monachium, nie przemęczy się, trenuje, wchodzi, tak raz gra mecz, raz nie gra, raz gra 15-20 minut, nie jest w ogóle jakby tutaj eksploatowany jako piłkarz, no i tyle kosztować, 42 milionów euro, absolutnie jest to kwota z sufitu wzięta. Natomiast mało prawdopodobne jest, żeby tutaj Bayern rzeczywiście go wykupił. Natomiast rzeczywiście ci wszyscy piłkarze mają zostać sprzedani. W sumie Real ma zarobić na nich 400 milionów euro, tak? 400 milionów euro. No Gareth Bale, ponad 20 kontuzji w tym czasie, kiedy przyszedł do Realu z Tottenhamu 2013 roku. Mało tego, w tym czasie w ogóle się nauczył języka hiszpańskiego. No to naprawdę podziwiam. Jest to absolutny brak szacunku do kibiców, do włodarzy klubu, do jakiegokolwiek pracodawcy, tak? Pójść i nauczyć języka hiszpańskiego. I to naprawdę są informacje potwierdzone, to nie są jakieś takie plotki, tak, że ktoś nie zna, bo można nie znać języka, nie o to chodzi, żeby znać cały słownik, tak, ale w tym w sensie po prostu w stopniu komunikatywnym, tak. Także za tych zawodników Real Madryt miałby otrzymać właśnie kwotę 400 milionów euro. Zobaczymy, czy rzeczywiście ci piłkarze zostaną sprzedani. Co ciekawe, Isco ma pójść do Manchesteru City, tak? Do Manchesteru City. Pep Guardiola go chce bardzo pozyskać. No Isco bardzo narzekał tak naprawdę, że nie jest kluczowym zawodnikiem dla Realu Madryt. Od kiedy przyszedł Solari, to nie stawia praktycznie na niego. Natomiast Isco chce poczuć tak naprawdę, że odgrywa większą rolę w drużynie i rzeczywiście Pep Guardiola może mu dać taką gwarancję. I ja myślę, że to byłaby bardzo dobra decyzja, bardzo dobry wybór, gdyby Isco poszedł do Manchesteru City. Uważam, żeby to była naprawdę bardzo dobra decyzja, tak? Jeśli chodzi o Isco, jego rozwój, też dobrze to byłoby dobre dla Manchesteru City. Natomiast tak, James Rodriguez tak powiedział, niektórzy mówią, że on zostanie wykupiony przez Bayern Monachium. To jest raczej mało prawdopodobne, bo jego forma jest chwiejna, ja go obserwuję od samego początku, jak przyszedł do Bayernu, bardzo się kiepsko prezentuje, naprawdę ten James Rodriguez ma takie przebłyski, ale to jest za mało, za te pieniądze, no to wiecie, tak byście kupili na przykład Ferrari i by odpaliło wam raz na 5 razy, no to jest nie o tego oczekujecie, kupujecie Ferrari samochód za ponad 1 000 000 złotych, no oczywiście zawsze mówię, no nie można porównywać człowieka do samochodu, tak, bo to jest uprzedmiotowienie, natomiast no tego się nie oczekuje od tego zawodnika na tym poziomie. Także tylu zawodników praktycznie tutaj chce sprzedać. Ciekawa tutaj jest sytuacja z Marcelo, ponieważ niektórzy mówią, że on by miał dołączyć do Juventusu Turyn. Wiadomo, że Marcelo bardzo dobrze się czuje, jeśli chodzi o Ronaldo. Oni się szukają na boisku, dogrywa Marcelo piłkę do Ronaldo. Natomiast pytanie jest takie, ok, nawet jeżeli pójdzie do Juventusu, ale czy on po prostu wkomponuje się w tą drużynę, tak? Tam jednak tutaj Allegri stawia na wielu zawodników. Nie ma takiego człowieka,
podstawowego zawodnika, tak na przykład Ronaldo, jak był w Realu Madryt, tak nie ma w Juventusie. Każdy zawodnik jest bardzo ważny, natomiast Marcelo potrzebuje, żeby został otoczony opieką, że trener na niego stawia, podobnie jak Isco, tak? Oni się świetnie jakby świetnie po prostu prezentowali, jak był Zidane, zwłaszcza Marcelo. No a teraz mówi się, że Marcelo troszeczkę przytył, tak? Że sam po prostu chce odejść, publicznie po prostu o tym mówi. A myślę, że szkoda, bo uważam, że jeszcze potencjał Marcelo można byłoby wykorzystać w Realu Madryt. Absolutnie ma on na to papiery. Gareth Bale mówi się o tym, że znowu wróci do Premier League, że na niego tam czekają. No, odszedł z Tottenhamu, na pewno będzie miejsce w Premier League, ale ta jego kontuzjogenność, no nie wiem, tak, no ona może trochę przestraszyć, zwłaszcza, że w Premier League zarabia się bardzo dobre pieniądze. Czy klub angielski będzie w stanie wyłożyć takie pieniądze? Oczywiście będą w stanie wyłożyć, tak, ale w zanadrzu wiedząc, że on może po prostu być kontuzjowany przez jakiś czas, tak, przez ileś tygodni czy miesięcy, no to bym tutaj powiedział, że to jest duży znak zapytania. Oczywiście media go przypisują do Premier League, no ale tutaj nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w praktyce. Pytanie też jest takie, czy on sam będzie chciał Premier League, być może wybierze jakiś inny kierunek, na przykład Chiny, kto wie, tak? Keylor Navas, bramkarz, 25 milionów euro, to wydaje się, że to nie jest jakaś duża kwota za dobrej jakości tutaj bramkarza, spokojnie za taką kwotę zostanie sprzedany, także nie ma tutaj większego problemu, jeśli chodzi właśnie o tych zawodników. W sumie tutaj Real Madrid pozbyłby się 7 zawodników, tak, 7 zawodników, jeśli chodzi o Real Madrid, no i kasa budżetu, budżet tutaj klubu zwiększyłby się o 400 milionów euro, no to są potężne tak naprawdę pieniądze, potężne pieniądze, bo to jest prawie 1,6 mld złotych, no ale na pewno w związku z tym byłyby dokonane kolejne zakupy, tak, od dawna się mówi, że na przykład miałby przyjść Neymar, no temat dotyczący Neymara powrotu do Barcelony jest praktycznie ucięty, ale mógłby przyjść na przykład tutaj na Santiago Bernabeu Neymar i na pewno byłby bardzo drogim zawodnikiem. Pytanie jest też takie, czy te kwoty, które zostały przedstawione właśnie za tych zawodników, rzeczywiście uzyskają. No Gareth Bale, przy całym szacunku do jego umiejętności i klasy, ale ponad 20 kontuzji i ten zawodnik ma zostać sprzedany za 120 milionów euro. Okej, nie ma jakąś wartość na przykład marketingową, tak jak Ronaldo przychodził, tak, w wieku 33 lat do Juventusu, no ale tam była kwestia tego, żeby reklamował samochody, tam cały ten holding Jeepa, Fiata, tak, i też w Azji, to jest inna kwestia. Gareth Bale dużo miał kontuzji, jakość piłkarską wnosi, ale są młodzi piłkarze, którzy mogą go zastąpić, tak, już na Garethie przecież Bale'u się nie zarobi, tak, więc za tą kwotę raczej wątpię, żeby za niego zapłacono 120, według mnie jest to max 80 milionów euro, tyle co mogą za niego zapłacić. Także tak to właśnie wygląda. James Rodriguez, tak jak powiedziałem, Mateo Kovacic, pomocnik, 60 milionów euro. On myślę, że po prostu zostałby w lidze hiszpańskiej, znalazłoby się dla niego miejsce w innym klubie w Hiszpanii. Oczywiście, czy by się na to zgodził, tak? Czy miałby na to, wyraziłby na to chęć. Niewątpliwie, gdyby Real Madrid dokonał takich oszczędności, a więc sprzedał takich zawodników, no zwiększyłby tutaj, tak, wpływy do budżetu, ale też by miał pieniądze na zakupy, na rasowego napastnika, no bo to jest oczywiste, że Real Madrid potrzebuje rasowego napastnika, taki jest drogi, tak? Ciągle jest temat jakby Edena Hazarda przymierzany do Realu Madryt, aż mi się samemu nie chce mówić na ten temat po prostu, bo już tyle razy był przymierzany do tego Realu Madryt. Ja powiem tak, że Eden Hazard pewnie byłby w stanie w ciągu 15 minut się spakować i pojechać na Santiago Bernabeu, podpisać kontrakt, tylko pewnie klub go nie chce puścić, podobnie jak było z Courtois, Thibaut Courtois, natomiast Real Madryt musi szukać, tak, oszczędności, bo wie, że jak pójdzie teraz na zakupy, no to ci napastnicy na pewno naprawdę będą drodzy, tak? Czy Robert Lewandowski, być może właśnie tutaj Real zrobi takie duże oszczędności i kupi jednego czy dwóch rasowych napastników, na przykład Neymara i tutaj Roberta Lewandowskiego, tak, w okienku letnim. W każdym razie tych zawodników chce się pozbyć. Co do niektórych, ja uważam, że jest mi żal, niektórych bym pozostawił, niektórzy są po prostu jakby na wypożyczeniu. James Rodriguez, nie wiem, czy on po prostu w ogóle powąchał tutaj murawy dobrze na Santiago Bernabeu, bo praktycznie cały czas jest na wypożyczeniu.
Ale naprawdę, on jest przeszacowany, jego wartość to jest jakiś, ja nie wiem skąd się bierze ta jego wartość. On w ogóle to się nie sprawdza po prostu w Bundeslidze, tak? No, to jest zawodnik za 42 miliony euro, no musi mieć określoną jakość, to nie może być, on wchodzi, on jest chimeryczny, tak, raz ma dobre akcje, raz ma po prostu słabe. No tak nie można tak grać, no tak wyobraźcie sobie, wasz ulubiony jakiś klub wygrywa mecz, a później przyjeżdżają jakiś słaby przeciwnik, przegrywają z nim 7-0 albo 5-0. No, piłkarz na pewnym poziomie musi mieć gwarancję jakiegoś tutaj na pewnym poziomie musi mieć gwarancję poziomu. Na pewnym etapie musi mieć gwarancję pewnego poziomu, tak? Na tym etapie, co występuje James Rodriguez, no to musi mieć gwarancję. Właśnie jego po prostu jakości, a tej gwarancji nie ma, tak? Także zobaczymy, czy rzeczywiście ci piłkarze są sprzedani. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, zostawcie suba. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Cześć.